błogosławieństwe. Sprawa, byśmy idąc z radością za Chrystusem, Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieku. O, tego ja mam. Drodzy bracia, siostry, naśladując rzeszę, które uroczyście witały. Powiedzieliśmy na apel, piękne palmy, do rozmów, rozmów górę, pomysły Pani Marii i innych tak samo. Więc naprawdę podziwiamy, że się chce tak robić, naprawdę. Pokazywali wczoraj w telewizji, jak tam w niektórych wioskach, parafii, ludzie przystrajają kościoły. Te. Drugie miejsce, naturalna palma. Tu jest taka ładna. Kto to tutaj wybrał? A, Lolita. Gratulujemy. A, tu mają. O, musicie we dwie trzymać. To, to siostrzyczki, okej. Proszę. Sztuczna, drugie miejsce. Tutaj, nie? A to nie jest. Wirus. Proszę bardzo. O, patrz tu, Antoni. O, patrz, o. Palmy. Z Indii. Tu mi podpowiadają, że... Rzepienica. Ksiądz mówi, że rzepienica. Proszę bardzo. Proszę. No i tutaj już będą już takie miejsca trzecie. Proszę bardzo, Agatka. Proszę. Jak na imię? Buza. Chodź, Buba? A nie widać za tych palm. Proszę bardzo. Pokaż twoją. Ojejku, poleciała ci, ale ciężka ta palma. Czego? O, taka naturalna. Niech tam mama pomoże może, nie? Co tu jeszcze takie piękne? Tu mamy naturalne. Naturalne, tak. Już jest. No i te dzieciątka, wszystkie, które mają tu nie podejść, też, proszę wszystkie, bardzo. Które mają dzieci. No i właśnie, proszę bardzo, wszyscy niech bierze tutaj. Proszę bardzo, co tam mają? Woreczka busów. Proszę bardzo. No to ta trzymaj. No i na wyżyćmy. Proszę. Trzymaj tą palmę. Ja trzymam, mam coś. Ale tam coś dostałeś już na